Witam w studiu naszych gości, dr Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz dr Marcin Jakobi, zakład sinologii Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Adama Mickiewicza. Pan się zajmuje projektem Azja. Dzień dobry. Tak, zgadza się, dzień dobry. Co oznacza, że przed nami wyprawa na Daleki Wschód, chociaż to jest wyprawa tylko albo i aż do Muzeum Narodowego w Warszawie. Rozpoczyna się jesień, a to oznacza, że nowe wystawy. I jedną z takich ekspozycji jest Życie Wśród Piękna, świat chińskiego uczonego, sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego. Pani dyrektor, czy można powiedzieć, że to jest rewizyta w pewnym sensie? No właśnie wyprawa nastąpiła w ubiegłym roku w daleki świat do Chin, a wtedy pokazywaliśmy wystawę sztuka. Z kraju Chopina, wielką prezentację sztuki polskiej w Pekinie. A teraz przyjmujemy chińską wystawę w Warszawie, więc to jest rewanż, rewizyta, jak Państwo chcą to nazwać. Ubiegły rok był szczególny, ponieważ w lutym właśnie polska sztuka zawitała do Pekinu. To była też zapowiedź wielkiego wydarzenia, które działo się w Warszawie, czyli konkursu szopenowskiego. W jaki sposób chińska publiczność zanim przejdziemy do tej wystawy, która przed nami odbierała polską sztukę, jak to, jak to wyglądało, Co się podobało? No ja powiem, ponieważ miałem wielką, szansę i okazję być i na otwarciu wystawy i śledzić to, jak Chińczycy rzeczywiście co mówili o wystawie, co pisali. I było bardzo dużo zainteresowanie takich osób, które poszukiwały właśnie czegoś głębszego, nowego, szerszego, jeśli chodzi o kulturę europejską. I muszę powiedzieć, że te osoby, z którymi rozmawialiśmy albo te teksty, które czytaliśmy, napisane czasami na blogach, na różnych, w różnych serwisach społecznościowych chińskich, pokazywały, że te osoby, które już na wystawę się wybrały, bardzo to Dokładnie, skrupulatnie czytały wszystko, zapoznawały się ze wszystkim. Można powiedzieć, że były bardzo światłymi odbiorcami tej wystawy, dlatego byliśmy bardzo, bardzo, sądzę, miło zaskoczeni wszyscy, że tak to się wspaniale odbywało. Sztuka polska była prezentowana na przestrzeni od XV do XX wieku. Czy podobnie będzie ze sztuką chińską w Muzeum Narodowym? Chyba zakończymy na XIX wieku. Chińska kultura starsza, więc też wcześniej, wcześniejszy okres tutaj pokazujemy. Chińczycy wymyślili bardzo interesującą formułę, tak jak, tak jak myśmy się zastanawiali, co może w jakiś sposób no, trafić do, do chińskiego widza, i właśnie wymyślona została formuła tytułowa z Chopinem. Tak, Chińczycy wymyślili postać, wokół której ta wystawa jest osnuta. Postać a raczej no, reprezentanta gatunku, gatunku chińskiego, urzędnika, uczonego, humanisty, powiedzielibyśmy, em, amatora sztuk, uprawiającego sztuki. I właśnie to, to on żyje wśród piękna, i to, co mogło go otaczać, zostało pokazane na naszej wystawie. Panie doktorze, to powiedzmy nieco więcej, kim był w dawnych Chinach literatus i ta warstwa społeczna literati. No to jest dość ciekawe, dlatego że kultura chińska bardzo wcześnie wytworzyła taką ogromną grupę, czy pulę, można powiedzieć, osób wykształconych. My nazywamy ich najczęściej erudytami, z których wywodzili się urzędnicy. Rządzący Chinami przez, przez wiele, właściwie tysięcy lat możemy powiedzieć. Tak naprawdę egzaminy urzędnicze już w skodyfikowanej formie są z mniej więcej z VI wieku naszej ery, ale pomysł taki, żeby zatrudniać ekspertów na dworze i z nich tworzyć tą. Grupę osób, które de facto rządzą administracyjnie ogromnym cesarstwem jest dużo wcześniejszy. Także możemy powiedzieć, że to była taka grupa ludzi dobrze wykształconych, którzy mieli bardzo duże zainteresowanie i potrzeby estetyczne. I to była grupa i kulturotwórcza, czyli oni pisali wiersze, oni malowali obrazy, oni uprawiali karografię. Ale również to byli kolekcjonerzy, miłośnicy sztuki. Czyli rzeczywiście ten tytuł Życie wśród piękna odzwierciedla z jednej strony to, że oni tworzyli piękno, z drugiej strony byli odbiorcami tego piękna. Ale czy można powiedzieć, że to jest taki chiński odpowiednik polskiej szlachty? Nie, dlatego że nasze europejskie wydaje mi się struktura społeczna opierała się na, na rycerstwie, na wojownikach, na osobach, które walczą. I one budowały swoją pozycję społeczną i, i stawały się silne, z nich wywodziła się arystokracja później. Natomiast w Chinach urzędnicy byli właściwie mm, bardzo wyraźnie a militarni. To w ogóle nie było takiej właściwie klasy społecznej jak wojownicy, rycerze. Tylko właśnie urzędnicy, więc to, o tym się Wolter na przykład zachwycał też że jak może być państwo takie, gdzie ta struktura jest zupełnie inna. Więc możemy powiedzieć, że oni z definicji nie mieli nic wspólnego z wojną i z walczeniem, a raczej mieli najwięcej wspólnego z czytaniem ksiąg i z, i z uprawianiem sztuk. A czy każdy mógł zostać takim literatusem, czy to była droga przeznaczona tylko dla tych, którzy na przykład byli urodzeni odpowiednio wysoko? Chińczycy szczycą się tym, że był to system dość egalitarny i w teorii on taki był rzeczywiście. To znaczy nawet dziecko bardzo biedne, chłopskie mogło w ciężkim procesie uczenia się, zdawania egzaminów, dojść do takiej samej pozycji jak, jak dziecko jakichś bardzo, bardzo zamożnych ludzi o długiej tradycji właśnie w urzędach. Natomiast mówię, że w, tylko w teorii, dlatego że w praktyce tak naprawdę Troszeczkę pieniędzy potrzebowało wykształcenie każdej osoby, a przede wszystkim wysłanie tej osoby na egzaminy urzędnicze. I było tak, że często całe wsie się zrzucały, mówiąc kolokwialnie. Czyli całe jakieś społeczności lokalne wydawały pieniądze na to, żeby jeden kandydat pojechał na egzamin. Były trzy takie stopnie egzaminów, powiatowe, prowincjonalne i ostatnie w stolicy. I to było bardzo drogie, bo taki wyjazd zabierał 2-3 miesiące. Więc tak naprawdę nie, było to, nie był to idealny system. Natomiast rzeczywiście była możliwość tego, żeby z różnych grup społecznych przyszli urzędnicy się rekrutowali. Panie dyrektor, w jaki sposób o tej tradycji, o dawnych Chinach, państwo będą opowiadać na wystawie? Mamy bardzo pięknie opracowany katalog wystawy, w którym nasi chińscy koledzy. Opisali całą sytuację urzędnika, dyletanta uczonego. No i myślę, że to jest podstawa do. do naszych opowiadań. Poza tym w Muzeum Narodowym jest dział sztuki dalekiego wschodu i nasi koledzy są wyspecjalizowani w rozmaitych regionach dalekiego wschodu i mamy między innymi panią Jannę Popkowską, która zajmuje się sztuką chińską i która jest do tego dobrze przygotowana. Mamy Edukatorów zainteresowanych tematem. No i jesteśmy w pełni przygotowani na prowadzenie zajęć z, ze wszystkimi grupami, które zechcą do nas przyjść. A jakie eksponaty można będzie zobaczyć? Naj, naj, najróżniejsze. Właśnie ta formuła pozwoliła na zgromadzenie. Przedmiotów, zarówno malarstwa, jak mebli, jak instrumentów muzycznych, jak gier, szczegółów stroju, kostiumu o czym jeszcze zapomniałam? Mi się wydaje, że można, można podkreślić, ponieważ ja troszeczkę już wiem, jaka będzie zawartość wystawy, i bardzo się cieszę przede wszystkim na, na obiekty malarskie. Bo wystawa pokazuje bardzo, bardzo ciekawy zbiór z jednej strony ukazujący to, jak bardzo zainteresowanie w malarstwie chińskim, głównie epok Min i Ching, czyli od 17 od, 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 od 14, natomiast obiekty na wystawie są głównie troszeczkę późniejsze. Wieku, z jednej strony zainteresowanie przeszłością i, i pewnego rodzaju taką klasycznością w malarstwie, a z drugiej strony ogromna twórcza energia, która też w gruncie czy malarstwa erudytów miała, miała miejsce, także duże zróżnicowanie. Wydaje mi się, że wystawa jest bardzo dobrze, tak jak pani dyrektor powiedziała, zbalansowana, jeśli chodzi o różne, różne tworzywa, różne przedmioty i różne zainteresowania. Również te rzeczy, które erudyci lubili kolekcjonować. To są takie rzeczy, które czasami mogą nas dziwić nie tylko gry, stare księgi, ale na przykład kamienie. To takie studio, takie pomieszczenie erudyty było pełne różnych bardzo ciekawych obiektów i część z nich będzie można zobaczyć w Warszawie. Taki gabinet osobliwości. Erudyty. Gabinet osobliwości. Nie wydaje mi się, że tutaj yy, yy, nasi chińscy koledzy tym razem przekroczyli swój obyczaj pokazywania swojej sztuki w rozbiciu na gatunki zależnie od materiału. Dotąd przeważnie to były wystawy albo albo brązów albo porcelany. Tym razem właśnie ta, ta formuła pozwoliła na pokazanie z ogromnego zbioru pięknych przedmiotów właśnie połączonego tą idealną figurą, która się nimi otaczała. Ja jeszcze, ja jeszcze może tylko dodam, że akurat ta wystawa w Muzeum Narodowym w Warszawie będzie 10 lat po pierwszej wystawie ze zbiorów tego samego Muzeum Chińskiego, Chińskiego Muzeum Narodowego. Brązy. I to była właśnie wystawa brązów, czyli taka też bardzo ważna, ale klasyczna, jeśli chodzi mm -hmm. o chińskie podejście muze muzealnictwa. A tu rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z czymś bardzo nowym. Czyli w pewnym sensie pomagamy chińskim kuratorom trochę zmienić podejście i myślenie o takich ekspozycjach chińskiej sztuki za granicą. Mnie się wydaje, że to jest wymiana, że, że my się od nich uczymy, oni od nas i na tym polega współpraca muzeów i oby jak najwięcej tego rodzaju wymian się odbywało. Ja bym chciał jeszcze na chwilę wrócić do tego malarstwa, które mnie zainteresowało. To będą pejzaże szczególne oraz takie motywy natury. Mówi się malarstwo ptaków i kwiatów. Dlaczego ono jest ważne w twórczości erudytów, urzędników? W paru słowach można powiedzieć w ten sposób, że pejzaż jest bardzo ważnym gatunkiem, co najmniej, wydaje mi się, że od XIII wieku, od, od, od epoki UN, kiedy m, nie tylko jest pokazaniem jakiegoś pięknego miejsca, ale przede wszystkim przetworzeniem pewnym, pokazaniem... pokazaniem ym, tego, jak artysta czerpie z tradycji wcześniejszego malarstwa. Czyli można powiedzieć, że pejzaże chińskie są miejscem kontemplacji, miejscem pokazania tego, jak rozumie się tradycję malarską, miejscem pewnego dialogu z tą tradycją i również miejscem pokazania kunsztu tuszu, dlatego że większość malarstwa chińskiego, szczególnie tego okresu i później, to jest malarstwo tuszem i farbami wodnymi, które na, na papierze Przedtem więcej jedwabiu się wykorzystywał, które pokazuje to Mistrzostwo Techniczne. Czyli obcowanie z tym obrazem jest nie tylko patrzeniem na formę, ale również myśleniem o przeszłości i również patrzeniem na technikę. I to jest taki element, który, mi się wydaje, osoby zwiedzające wystawę w Warszawie będą powinny o tym pamiętać: że, że to nie jest tylko ta warstwa wizualna, to co się widzi, nie chodzi o samą kompozycję skał, strumieni i, i drzew. I jeszcze warto zwrócić uwagę na pieczęcie, które pra prawda, czasami się pojawiają. Tak, to znaczy pieczęcie są, dw, dw, są dwa rodzaje. Pieczęcie autorskie, czyli malarz przedstawiał swoją pieczęć pod, pod sygnaturą, jako element tej całej sygnatury, ale oprócz tego były pieczęci kolekcjonerskie i często jest tak, że te obrazy, które cieszyły się bardzo dużym wzięciem u kolekcjonerów, które przechodziły przez różne ręce, zbierały tych pieczęci bardzo dużo. Także tam, gdzie widzimy kilka, kilkanaście, czasem kilkadziesiąt pieczęci, możemy wiedzieć, że to są obrazy, które przeszły z, przez wiele rąk, a bardzo Często są to pieczęci, na przykład cesarskie, jeżeli dane obrazy były w kolekcjach cesarskich. Byli cesarze, którzy bardzo obficie przedstawiali swoje pieczęci na różne okazje. Pani dyrektor, w ubiegłym roku w Muzeum Narodowym mieliśmy okazję oglądać sztukę japońską z polskich kolekcji. Teraz przed nami sztuka chińska. Jest już pomysł na to, jaki będzie kolejny, dalekowschodni, na przykład kierunek? Tak, tak. kolejna dalekowschodnia wystawa to będzie mm, prywatna, kolekcja sekcja drzeworytów japońskich najwyższej klasy i myślę, że, że będzie ogromnie atrakcyjna. Będzie się nazywała Podróż do Edo. Doktor Agnieszka Morawińska, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie oraz doktor Marcin Jakobi z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Adama Mickiewicza, bardzo serdecznie dziękuję. Wystawę będzie można oglądać od soboty, jeżeli się nie mylę, tak, a tak. potrwa do kiedy? Trzy miesiące. Będzie, będzie dużo czasu, ale jak znam życie, to tak, i tak... proszę nie odkładać na ostatnią chwilę. Bo później tworzą się ogromne kolejki, na co zresztą liczymy. liczymy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.